spalanie Porsche 911 Carrera T. Mam tutaj pod maską 3-litrową benzynę o mocy 370 koni mechanicznych. Tempomat ustawiłem na 93 km na godzinę, co na tym boksie daje równą 90. I na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 6,1. Już 6,0. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 90 wyniosło 6,3. Tym razem tempomat ustawiony mamy na 143 km na godzinę, co na driftboxie daje równą 140. Na obrotomierzu widzimy około 2400 obrotów na minutę. I na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 9,6. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 140 wyniosło 9,4. Spalanie na zimnym silniku. Po pierwszym kilometrze 26,9. Po dwóch kilometrach 21,2. I po trzech kilometrach 18,2. Spokojna jazda po mieście 9,3. Dynamiczna jazda po mieście 20,3.